dla ciebie. Może Okej. zajrzysz? Okay. Cześć. Cześć. Witam was Co? bardzo serdecznie. Nie masz czasu dla rodziny? Nie! Chciałem dać ci trochę czasu dla siebie. Niepotrzebnie. Poza tym, musimy wyjaśnić kilka spraw. Naprawdę? Do zobaczenia, młody. Dobra, pa, pa, pa. A w dzisiejszym odcinku zagrajmy w piąty odcinek. Coś mi mówi, że mają gdy zagrajmy Marvel Spider-Man 2 i na dzisiejszym odcinku to robimy. Nie mogę tego odkładać. Spotkam się z wujkiem Aaronem. Dobra. Mamy tylko tą misję, pojednanie. Okej. Zobaczmy, co tam jest. Nie wiem, co tam jest. No ale dobra, słuchajcie, zobaczymy. Ponieważ mamy właśnie o to kolejną misję. Mam nadzieję, że wam się to jeszcze podoba, co chcecie łapkę dobrą subskrypcję na moim kanale. Kolejna katastrofa w naszym pięknym mieście. I zgadnijcie, kto jest bliski. To miał być rutynowy trakt. Okej, JJJ, pan Dane Spoon. Tutaj nam będzie teraz mówił coś. Dobra. Okej, więc musimy sobie się też tutaj właśnie zrobić. Niewiele wiadomo na temat członków tej organizacji, poza ich upodobaniem do noszenia skór zwierząt. Ale jedno jest pewne. Spider-Man! Chcecie właśnie jeszcze te znajdźki mi to wszystko blokować, wiecie o co mi na pewno chodzi. Tutaj mam jakąś, ale generalnie teraz kierujemy się do tego miasta, co tutaj to raczej nic tutaj nie mam. Ciekawego, co tu się wydaje. Chyba mamy telefon od świadka tego zdarzenia. Jesteś na... Okej, okay, jesteśmy właśnie w Midtown. Dzięki za wysłuchanie. Chcę tylko powiedzieć, że łżesz jak pies. Zaczynasz! Byłam wtedy na morzu, służby nie ogarniały tematu. Myślę, że grubo ponad 40 odcinków w tej chwili to na pewno będzie. Bo to jest wyśmienicie mega długa. O, odkryłem szansę na zdjęcia, słuchajcie, dobra. Odkryliśmy właśnie szansę na zdjęcia. Dobra, weźcie już cicho, bądźcie cię proszę. No. Boże, no mi aparat właśnie nie chciało włączyć, dopiero teraz chcę. Obiekt za blisko, poczekajcie. Dobra, idealnie zrobiłem to zdjęcie, pięknie. Są dwa oceny miejskie, nie wiem co mi dają. Potem Hacker i Spike. Gdybym był bogaty, też bym korzystał z tego kordu. Chociaż martwił się, że... O, dobra. O, a to tam jest na innym mapie zaznaczone. A, możemy się wystrzelić. No dobra. Słuchajcie, korzystamy z sieci skrzydeł, ponieważ musimy dolecieć dolecieć do tej dzielnicy. Nie mam pojęcia, co to jest za dzielnica i co musimy zrobić. Pojednanie, spotkać się z wielkim Aaron. Okej, niech będzie, jeszcze się z nim spotkamy. Let's go. Dobra, lecimy w takim razie do wujka Arona, czyli do naszego wujka Prowlera, inaczej tak w kulcie, bym to powiedział. To jest Prowler z tamtej części, gdy się dowiedziałem. Generalnie. No, lecimy do niego. Naprawdę musimy to robić w maskach? Zależy. Spokojnie. Nie chcę, żeby bratanek znów skopał mi tyłek. Twój tata patrzył na mnie dokładnie tak samo. Młody? Martin Lee. Ktoś go wyciągnął. Wiem, o czym myślisz, Miles. To nie twoja wina. Nie może tu ciągle żyć. To więzienie innego rodzaju. To nie jest proste. Nigdy tak nie mówiłem. Ale czasem musisz zostawić przeszłość, aby zrobić miejsce dla przyszłości. To dlatego dzwoniłem. Musisz mi w czymś pomóc. Sam mógłbym to zrobić, ale... Zawiasy to Prowler na emeryturze.
O co chodzi? Muszę zabrać stary sprzęt z ulicy. Jest przy starym laboratorium Roxxon, blisko Central Parku. Tak, znam to miejsce. Serio zostawiłeś Prowlera za sobą? Za nami. Nie zgubiłeś czegoś? Jak się... Miles, jeśli chodzi o Lee, nie bądź głupi. Tata... No dobra. Czy jesteśmy z powrotem Milesem? Słyszałem, że gość może zrobić z mózgu jajecznicę. Musimy sobie kierować się instrukcjami. Kurde. Instrukcjami od wujka Arona Davisa plus wujka naszego Milesa. Bo ja wiem! Czyli chyba tak. Dobra. Okej. Okay. Jesteśmy właśnie tutaj, gdzie musieliśmy dolecieć i to tutaj. Jestem. Czego mam szukać? Wytęż wzrok, chłopcze. Wgrałem kod Prowlera, kiedy zwinąłem ci maskę. No jasne. Skrytka pozostanie ukryta, dopóki nie wykryje mojego kodu. A, czyli odblokowałem skaner, słuchajcie. Odblokowałem opcję skanowania. I teraz mogę sobie, słuchajcie, skanować. Że jak migasz szybciej, to jest, słuchajcie, bliżej. O, coś jest, słuchajcie. To muszę zobaczyć. O, dobra, tu coś jest. What the fuck? Co ja tu muszę robić? A, muszę dać to na środek, nie? Nie, tylko na środek. Że... Może to nie jest w takie rzeczy łatwe? Poczekajcie, bo to nie jest łatwe, jak by się wydawało. Muszę to zrobić precyzyjnie, dokładnie. Dobra, udało się, okej. Okay. I to teraz? A, teraz to otworzyć. Na bramę. No, tutaj kolejne coś jest. O Boże, jaki mały teraz mogę zrobić. Dobra, ale też się jakoś udało i teraz od góry mam pod... Dobra, to już wiem, o co chodzi z tymi skrytkami Prowlera. To prawdopodobnie będą kolejne znajdźki. Poczekajcie, bo ja chyba tamtej strony otworzyć. Dokładnie. Otwieramy. Z ciebie niezły Prowler. Teraz powinieneś móc wejść do środka. No, to tutaj mogę wejść. Uwaga, przekonuję mi twarz. Okej, okay. I spoko nam się udało. Skrytka Prowlera, no ale ich jest więcej w tym mieście, słuchajcie, tylko muszę oczywiście je sobie tutaj poodkrywać. A, muszę tutaj jakieś ulepszenie kupić do mojego kostiumu. Dobra, to mnie jest z tym zajęciem. Oto typy zdroju. Zachowaj go. To świetna technologia. Super. Na pewno się przyda. Słuchaj. Jest to, że się przyda. Skrytka. Wojku. Moja technologia przyda się osobie, która uwolniła Lee. Nie chcę, by wpadła w niepowołane ręce. Tylko tobie mogę ją pożyczyć. Okej. Okay. Jak będzie. Współrzędny. O, tutaj jest jakieś szansa na zdjęcie, ja muszę to zobaczyć, słuchajcie. No, o, tu jeszcze jest jeden, dobra. Ciekawe, co nie widziałem go praktycznie, też. Dobra, mogę sobie zdjęcie zrobić. Co to jest? Nie wiem, co to jest. To tam jeszcze jest coś ciekawego. Słuchajcie, w kolejnym zdjęciu. Nie, nie mogę otworzyć aplikacji, aby zobaczyć, jakie mam misje dostępne. Jak widzicie, to jak wejdę sobie na przykład w misję, to tutaj mogę wybrać główne misje. Ukończono 6 na 31 głównych misji. To teraz przejdę te wszystkie misje, to ukończę grę. Słyszałam, co się stało przy transferze i... Wszystko dobrze? Tak, mamo. Wszystko gra. Właśnie pomagałem w czymś wujkowi Aaronowi. O! Co, u niego? Okej, tu chłopaki grają w koszulkę, to muszę ich sfotografować oczywiście. Mapa, chciałem wejść w mapę.
A to coś jest ciekawego. A to jest przestępstwo, taka misja poboczna, nie? Opcjonalna, której w ogóle nie trzeba robić. My sobie zrobimy oczywiście to przestępstwo. Zobaczymy. Ło, patrz, jakie sztuczki mogę robić w powietrzu. Ja to normalnie. Co jest? Próbują kogoś oznakować? Powinieneś przemyśleć naszą ofertę. Patrzcie, jestem niewidzialny. Nikt mnie tutaj. O nie! Dziś żadnego piętnowania! O, dodatkowy cel. Wykonaj 5 pajętych ataków na wrogów. Dobra, spróbujmy to. Jak to robić? Czekajcie. Bum, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Wow, dobra. Piąty, cele opcjonalnie zrobione. Pięknie. Wow, super, zobaczcie jak to wyglądało. Teraz też taki gadżet mam, o. Super. O, wszyscy pokonali, mega fajnie. Wybacz, mamo, już jestem. Wracając do rozmowy, właśnie pomagałem w czymś wujkowi Aaronowi. O, co z niego? Stara się. To dobrze. Zobaczymy się w domu, mamo. O, ja znam ten sklep, to jest sklep Teo. Przyrzekam, że wszystko... Znam ten sklep. No, ale dobra. Skoro mam wolną chwilę, rozejrzę się po mieście. Może przy okazji znajdę Lee. Miles, jesteś już w drodze na targi studenckie? Faktycznie, to przecież dziś. Pan Atlas Tapecie prowadzi najlepsze zajęcia z technologii muzycznej w całym stanie. O, jest misja, dobra, ej, aktywujmy ją. O kurde, wtedy jesteśmy przenetki stąd. Niedługo będę. Dobra, 3000 metrów stąd. Zrobimy, słuchajcie, tą misję na targi studenckie w BV, czyli szkoła, do której oczywiście uczęszcza Miles. Oczywiście, to było na samym początku gry, w pierwszym odcinku powinniśmy ją dostać. Tak więc teraz, słuchajcie, właśnie lecimy na tą misję. To jest jakiś budynek Avengers, z jego logiem. No i tak, słuchajcie. Lecimy sobie pięknie. Ciosy chyba mi najlepiej jeszcze. Tą drogę zostawiam sobie zaznaczyć. Kurde, ja mam właśnie funkcję umiejętności do wydania. Z czego bardzo się cieszę, ponieważ mogę właśnie kupić sobie do Milesa coś. Tu też. Jeszcze tutaj jadowity screen, który do niego kupiłem. Mogę w ogóle beczkę robić, jak ta czymś. Wiecie? Czekajcie, że tak to pokażę. O, widzicie beczkę. O, mega dziwnie. Dobra, lecimy na te targi studenckie, a zobaczymy, co miał ode mnie. Ganki. I oczywiście kolega. I kolega Majka do szkoły Ganki. Zobaczymy, co od nas takiego chciał. Mamy tutaj targi studenckie, możemy to prawda przełączyć się na Petera, ale Miles się dobrze gra i tylko Miles może wejść na te targi studenckie. To jest w sumie dobre. Mi się udaje. Dobra, zobaczmy te targi studenckie, może to będzie coś fajnego. Sprawdzę tylko odcinek. Ile się nagrywa? 46 minut. Więc lecimy tylko na te targi studenckie oczywiście. O, co to? Czyżby to była skrytka Prowlera? Właśnie tak. Możemy sobie się zeskanować, bo tu przez przypadek odnalazłem skrytkę Prowlera jakąś. Coś znalazłem. I jest. O. Dobra, to nie jest aż tak nietrudne. Chyba muszę to przesunąć gdzieś indziej. A jakim sposobem? Się. To sobie... A, takim sposobem, dobra, to już widzę.
i takim sposobem, okej. Sporo ich już otworzyłem. Bum, pięknie. Dobra, to jest kolejna skrytka jaka. Zobaczmy, co my tu mamy. Skanowanie psawy oczywiście jest. Kolejny z głowy. O kurde, ej, przeciwnicy się nagle pojawili. Panowie, panowie! Zasadzki róbcie z głową, jasne? O. Wow. Dobra, tu gość z mieczami jest, łowca, ale go szybko powstrzymajmy. Dobra. Chyba jeszcze jakiś ty. Bo przyczepiony do ściany. Ukończony z tylko prawdera, ja nie mogę, dobra. To było dosyć szybkie. Miasto wygląda spokojnie. Nadal nie ma śladu Lee. Ani jego porywaczy. Ale gdzie są tutaj? Ciekawe, czy Pit miał więcej szczęścia. Poczekajcie, gdzie są te tarni studenckie? A tutaj. Dobra, a przy okazji tutaj mamy jeszcze kryszty do rozbicia. Plus oczywiście tamte napięcia, które też musimy sobie zrobić. Więc no. Była tu grupa, co zabrała Lee. Muszą być dobrzy, skoro ją znaleźli. Słuchajcie, więc lecimy na te targi studenckie, zobaczymy co tak naprawdę tu mamy jakąś misję chyba. Ukrywałem się kilka godzin w kontenerze, żeby go zgubić. Prawie że... A, my mamy nową misję. Dobra, ale teraz rób te targi studenckie, skoro już wyleczyliśmy. Mamy jeszcze szansę na zdjęcia. Musimy zrobić zdjęcie. Czekajcie. Jeden przycisk. O, dobra. Zrobione. W ogóle co to jest? To jest za impreza, tu się odbywa, przepraszam bardzo. Poczekajcie. Mapa, jeżeli chodzi o te kryształy do rozbicia. To pan sobie. O, awansujemy, słuchajcie, zobaczcie, mamy awans. Do poziomu 7. O, widzę piasek od Sandmana. Tak, bo to są te wspomnienia Marko, te kryształy. Mój pierwszy kryształ po efekcie, jaki wierny z tym kryształem. O, są sentrenie. Sorry, chłopaki, nie chciałem was obudzić. Mamy tutaj pięknych sentrenów. Hej, bum. Nie musimy się o to bić. Marto, dlaczego ty to robisz? Zgodnie. Nie próbujemy przejść w tą grę na 100%, więc chcę mieć wszystkie misje wykonane pobocznie, główne, które znajdziecie wydarzane i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Tak dalej jest mega duża. Jesteśmy tutaj dobrze. Rozbijmy ten kryształ. Dobra. I... O! Boże, popadam w paranoję. Ale gdziekolwiek pójdę, widzę ich. Pracę. Okej. Kurde, no ja chcę tutaj zajrzeć, ja chcę na mapę spojrzeć. Dlaczego nie mam misji dostępnej? A, bo muszę skończyć gadać. Dobra, postęp w Williamsburgu, postęp robimy. A tu były chyba te tarnie studenckie, na tym boisku, gdzieś w pobliżu, nie? Mi się wydaje. Tam są, 5 metrów stąd. Ale to prawie spadłem do tego koła, do którego się chodzi Miles. Wiem, że zostawiłem plecak gdzieś tutaj. No jest tutaj, jakiś plecak. Dobra. Ciekawe w ogóle, co to jest, słuchajcie, ta misja. Jak leci? Hej, dobrze cię widzieć. Okej, jesteśmy jako... Gramy teraz chyba jako zwykły Miles. Red, nie wierzę, dobra, że zobaczmy. Będzie tu u nas w BV. Spotka się z Gankiem i Hailey. Hailey to była tak głucha i nie ma, nie? Że nic nie mówiła i wpadł. Hej, Miles! O, są tu. Dobra. Hej. Dotarłeś. Dzięki.
Chcę z nim pogadać o tym programie fizyki komputerowej. Dostaliśmy pani zgłoszenie o zaginionej osobie. Co się stało? W tym problem. Nie wiemy. Poszła po coś do auta i... Puf! Nie wróciła. Słyszałem dwa słowa. Zaginiona i osoba, więc pewnie tak. Śmiało. Zajmiemy ci miejsce. Okej, okay, czyli jesteśmy ponownie Milesem. Co teraz? Dostań się do dyrektora i policjantki. To pytanie, którędy. On mówił, że gdzieś na tył. On chyba iść. Nie mogę stąd odejść, dopóki się nie dowiem, kto zaginął. Ktoś zaginął i trzeba go znaleźć. A, tutaj jest jakieś przejścia. Przyciągamy się. Odblokowany? Jedziemy. Tylko powiadomienia z opaski sportowej. O, jest pani dyrektor Evans. Gdziekolwiek tak. Uczniowie uwielbiają panią Ferrer. Oby była cała. Proszę ją znaleźć. Postaramy się. Pani Ferguson zniknęła? O nie. Nadal ma przy sobie opaskę sportową. Może mógłbym namierzyć jej sygnał? No dobra. Zobaczmy, gdzie jest ta opaska. Ostatnia lokalizacja, Dawson Harbor. Okej. Okay. Rozmowa z Hayley Cooper z zamianą tekstu na mowę. O. Miles, pan Atlas już jest. O, Hayley, to jest jakiegoś tłumacza najprawdopodobniej, bo Hayley nie ma głosu, więc nic nie gada. Po prostu z jakiegoś tłumacza. No. Weźmiesz też dla mnie? Zrobię coś lepszego. Wysłałam ci link. Dzięki. Powodzenia i pośpiesz się. Siema, Miles. Co tam, Ganki? Coś pilnego? O kurde. O tak. Jest ze mną pan Atlas. Powiedziałem mu, że nie przyszedłeś na targi, bo kolidują z twoim wolontariatem, więc chcę porozmawiać przez telefon. Masz chwilę? Dzięki, Ganki, ale to raczej nie jest najlepsza pora. Mam go na linii, panie Atlas. Wiem, że śpieszy się pan na samolot. Ganki! Cześć, Miles? Tak. Dzień dobry. Szepczesz? Dobra, już tylko idę u waszu. Nie! Wszystko w porządku! Damy radę! Świetnie. Podobno jesteś zainteresowany technologią muzyczną. To opowiedz mi o swoim. Jaki masz hobby? Hobby? Zajmowałem się produkcją muzyki, ale ostatnio trudno mi znaleźć czas. Jak mi się ta prostu gra podoba, mega. Już 23 minuty nagrywamy, więc słuchajcie, dla was chyba będzie koniec. Już mówię, gdybyś ja tak się bujałem i rozmyślałem, no i samo wyszło. Ciekawe. A powiedz mi, co jest dla ciebie ważne w życiu? Pomaganie ludziom w potrzebie, odpowiedzialność, uczciwość, bycie oparciem dla innych. Bardzo ciekawe. I na koniec. Dlaczego powinniśmy cię przyjąć do naszej szkoły? Bo się nie poddaję. No i staram się postępować właściwie. Dobra, bo ja tak to szukam. Nie, przepraszam, muszę kończyć. Wow, jak to zrobiłem, no wiem. To mogło pójść lepiej. Może zdążę jeszcze wrócić do szkoły i pogadać z panem Atlasem. Wszystko wyjaśnić. No dobra, skoro mamy ich już z głowy, zobaczmy, dokąd prowadzi ten sygnał. Tam jest. Ta szyba wygląda na kruchą. Nie, skąd miałabym cokolwiek widzieć o RP-35? Jak rozbić tą szybę? Pomóż nam go otworzyć. Bo inaczej zrobi się nieprzyjemnie. Poszpaliście mi, wdaliście do szczepła. A, tak można. Dobra. Już dobrze. Jest pani cała? Nic mi nie jest. Ale co to są za ludzie? Skąd wiedzą, że pracuję dla Rent? Lepiej pomyślmy o tym, jak się stąd wydostaniemy. Proszę się schować. Załatwię to. Okej, kolejny złodziej. No witam. No dobra, strzelam!
szkło, ale to przesunąłem. Ja. Kurczę ty, bo mam mega mało życia, ja tak nie wiem, to przejdę. Wiem, mam leczenie. Dobra. Wow, to za ciężarówka przyjechała na górę. Nie, no straciłem całe życie. Jakim to cudem? Dobra, jest las, ale dobrze, zaczynamy od tej ciężarówki przynajmniej. O tyle dobrze chociaż. Bum, sparowałem atak. Dobra. Bum, atak. O kurde. Dobra, ale to nie. Okej, okay, zabieram wszystkich. Niewiarygodne. Pokonałeś ich całkiem sam? Taka już moja praca. Gotowa? Czy ty zamierzasz wziąć mnie na ręce? Jasne, już to kiedyś robiłem. Mimo wszystko proszę o zapewnienie, że jeśli na ciebie zwymiotuję, to mnie nie pozbierz. Dobrze zapewniam panią. Tylko niech mnie pani uprzedzi. Dzięki Spider-Manowi nasza ukochana nauczycielka pani Ferguson wróciła do nas cała i zdrowa. W dowód wdzięczności mam zaszczyt ogłosić Spider-Mana oficjalnym bohaterem Brooklyn Visions. Jesteś tu zawsze mile widziany, Spider-Man. Dzięki. A teraz na dziedziniec czeka nas demonstracja i pokaz robotów. Okej. Okay. Dobra. O co mi przyszło? A jak poszła rozmowa jakoś? Mało czasu. Cześć, Miles. Doceniam twoją determinację, ale wiem, że byłeś zajęty czymś innym. Pan Sinclair bardzo mi cię zachwalał. Dyrektor Evans też. Więc zróbmy to porządnie. Spotkajmy się na kampusie. Osobiście. Pięknie, targi studenckie PV ukończone. Okej, generalnie w następnym odcinku zaczniemy sobie właśnie od tych kolejnych targów studenckich, bo jak widzicie trochę ich tu mamy, plus skrytka Prowlera, może sobie do niej jeszcze wpoczymy. Nie wiem, właśnie słuchajcie do tej skrytki Prowlera, zobaczymy w sumie. No dobra, polecimy. Jako Miles oczywiście też mam jeszcze. Jako Peter też. Dzisiaj w ogóle Peterem nie grałem. To ciekawe. Wiecie gdzie. O. Czekaj, gdzie to jest? Czekaj, bo... A, bo tu jeszcze niżej jest przejście, dobra. Jeszcze niżej coś. O, faktycznie coś tu jest, dobra. Tam jest. O, ja. To już będzie ciężko coś.
jeszcze te wibracje kontrolera, ojej. Ale się jak przydało. Więc teraz się chyba od tej strony musimy to otworzyć. No tak. A, to się zamyka, co? Słuchajcie. A ja wiem, bo to trzeba wbić świeciu przecież, zapomniałem, ale czy da się to zrobić w takim tempie jak... Kurde, jakby się da, nie? No dobra, nie wiem, to normalnie świeciu, żeby ktoś nie zamykał, to jest na czas. Dobra, i to chyba było wszystko na tyle, co słuchajcie, zrobimy. Mam tylko jeden jeszcze punkt umiejętności. Teraz kupię. Okej, myślę, że to by było tyle na moim odcinku, tak naprawdę. Będziemy się widzieć w szóstym odcinku serii. Fisk? Tak, wiem. Do dziś pamiętam, jak dostałem klucze. Tak bardzo chciałem zaimponować mojemu starszemu bratu. Ale było mu wstyd, tak, bo wiedział, skąd je mam. Cokolwiek wtedy czuł, a to jest skrzyk undergroundu. Wielkie dzięki, chłopcze. Może kiedyś w to uwierzę. Dobra, w takim razie to by było, słuchajcie, na lepszym odcinku. Wielu rzeczy o wujku Aronie i tacie. Dobra, żegnamy się. Ciekawe, no i jakie jeszcze mieli przygody.